Siemanko wszystkim, dzisiaj jest niedziela, a przez ostatni tydzień do soboty, czyli do wczoraj, byłem na obozie i pozdrawiam wszystkich stamtąd, więc przez tydzień nie jeździłem i teraz, dzisiaj, idę pierwszy raz od tygodnia na skatepark, więc postanowiłem nagrać kolejnego vloga, bo czemu nie? A tak poza tym, to może niektórzy z Was widzieli, pamiętają i się dopatrzyli, że w pokoju miałem właściwie pomarańczowe ściany, bo można było to zobaczyć na niektórych filmach, bo ileś ich tam było z mojego pokoju i możecie to zobaczyć teraz, ci co nie widzieli, nie oglądali, bo to się zmieniło do poprzedniego tygodnia. Jak byłem na obozie, to miałem przemalowywane, więc żeby vlog był ciekawszy, to pokażę Wam teraz, jak wygląda mój pokój. Jakie mam kolory ścian. Czyli teraz. Taki mam teraz kolor ścian. Tego na, jakby w kamerze, nie widać zbytnio. Te inne ściany pozostały szare, trochę inne odcienie, ale tego też pewnie nie będzie widać. No, to jest, tu może być widać jako niebieski bardziej, ale to jest turkusowy. Jakiś tam konkretna nazwa, nie pamiętam już. I to tyle w sumie. No więc teraz już mogę się zbierać na skatepark. Jest, o, dobra. Ja już jestem w drodze na skatepark i jest gorąco, według Google'a 34 stopnie i możecie sobie zobaczyć bezchmurne niebo. Ale przynajmniej trochę wieje, więc mam nadzieję, że jakoś przeżyję. Kogoś tam już widać. Ja już się rozgrzałem, a podczas rozgrzewki zrobiłem takiego luźnego newlerna. Taki luźny, że braille flip na flyoutie, więc teraz się postaram zrobić. Trzecia próba, więc jest dobrze. I teraz, jak zwykle, to braja też na erze trzeba zrobić, więc jedziemy. Kolejny newlern, backflip do whipa, czyli jest dobrze i będę próbować coś zrobić dalej. To teraz trik, którego dawno nie robiłem, czyli 360 przez piramidę, czyli spajna. Teraz jeszcze trochę się pobawię na spajnie. Znowu! Mam
mam 92 czy 1 cm wysoką hulajnogę, więc jestem po części streetowcem, dlatego teraz przechodzimy na rurkę, czyli na streetową część skateparku. Wcina się tam. Nareszcie. Teraz spróbuję jeszcze całą rurkę, przynajmniej większość. Jeszcze raz. Nie no, serio. Tak, umie. Ale spróbuję dłużej. No powiedzmy, że było długo. To jeszcze do fejki. Mogę frontboarda jeszcze. Jeszcze jeden. Nie będzie. Ale spróbuję jeszcze do whipa. Ej ty! Stopca, nie żeby tak na wprost, tylko żeby... No na streetowca po prostu tego frontboarda. Kolejny new learn. Frontboard do whipa. A ty już jedziesz? To bez klipów ogrodnika dzisiaj będzie. Widzę, nagrał, bo mi kółko poszło. To ogrodnik zepsuł kółko, próbując na fig front scooter flipy z przebiciem przez deck. A i my chyba kończymy już. Tak, pozdrawiam. Najwyżej jeszcze ustawię jakoś aparat i coś spróbuję zrobić. A teraz tyle na razie. Ty jesteś kur... Uwaga, przerzucam się na deskę. Od teraz będę jeździć na skateboardzie. A tak naprawdę to żartuję. Witek wam pokaże, jak się jeździ. Witek, no jestem słaby. Ty pokażesz. Zrobisz im teraz poradnik za chwilę, jak zjechać squattera. Skupię się. Uwaga. Ona mi spieprzy... Przepraszam. Do przodu uciekam. To nie jest... Tłumacz, jak ale zjechać squattera. Ale to jest takie drewniane, no. Ja wiem, że... Ty myślisz, że jak pokażesz na YouTubie, że umiesz zjeżdżać squattera, to że jesteś słaby, bo słabo. Ale no to nie jest dobry trik, no tak. Co, nie umiesz? No umiem, to nie jest problem. Dla scooter kidów to i tak będzie dużo. Ale no... Dobra, żartuję, nie ma scooter kidów. Dobra. Są tylko młodzi początkujący. Proszę, no ja... Daj, ale to wstaw to na... Ja uważam, że na takie zjazdy scootera to nie jest żaden wyczyn.
Kubuś prosi, to zrobię, proszę. I co trzeba zrobić? No tłumacz. No i teraz już wiecie, jak zjechać na desce skwetera. Teraz ty z Bunnyhopem. Ta. Chodź, w tysiącki zrobię, bo to umiem. Okej. Na Elkę. Ridu. To teraz ja zjeżdżam skwotera. Małego, bo małego. Ale skwotera. O, ale fajnie. Ale cofaj teraz, bro. Ale super, no. Już? No. Idź na hulajnogę, nie tu zgrywasz kozaka. Tylko to może trochę niżej, żeby było widać, że podskoczyłem. Już? No. O, było. Teraz ty, mam pomysł. Na chwileczkę. Nie zrobię tego. A, jeszcze raz. Wiesz, co będzie najlepsze? Brawo. Fejki. Podwójny. Szowit. Już się robi ciemno, więc skończyłem sesję na skejcie dzisiejszą. W miarę udana, bo nowe rzeczy porobiłem. Ta sesja była Skwotera też udany. Ale ta sesja, no... Weź sobie ogarnij jakiegoś lepszego. Dobrze. Na desce, no... Ja nie jeżdżę dobrze. No, to... I to by było na tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Cześć. No, narka. Nie stawiaj tego, kurwa.